CES-137 to nietrwały promieniotwórczy izotop CEzu. Czas połowicznego rozpadu CEzu-137 jest równy około 30 lat. No dobra, ponieważ treść tego zadania jest dosyć długa, to ja może będę analizował po kawałku, co tutaj mamy. Zastanówmy się, co to znaczy, że czas połowicznego rozpadu jest równy około 30 lat. No CES-137 to jest taki pierwiastek, taki izotop CEzu, którego jądra są nietrwałe. To jest tu napisane, że jest nietrwały. Czyli te jądra się rozpadają. Czyli jak mamy pewną ilość cezu, to jego jądra spontanicznie się rozpadają, czyli tego cezu nam ubywa. Powstają jakieś inne produkty rozpadu, które już nie są cezem 137. Więc na przykład, jeżeli mamy kilogram cezu na początku, to po około 30 latach, jak zaczekamy 30 lat, zostanie nam połowa tej ilości to właśnie jest czas połowicznego rozpadu, czyli czas, w jakim połowa próbki, którą mieliśmy na początku, się rozpadnie. Czyli po 30 latach zostanie nam połowa tego, co mieliśmy na początku, czyli z kilograma, na przykład zostanie nam pół kilo. No oczywiście jak poczekamy kolejne 30 lat, to zostanie nam połowa tego, co mieliśmy w tym momencie, czyli połowa połowy, 1 druga razy 1 druga, to jest jedna czwarta, czyli 0,25 kg. I tak dalej. No dobrze, no to wiemy już, co to jest czas połowicznego rozpadu i co to znaczy, że on wynosi 30 lat. Czytamy dalej. Załóżmy, że ilość A cezu 137 w próbce gleby wyrażona w becquerelach jest dana funkcją wykładniczą, a od T równa się C razy R do potęgi T, gdzie T jest liczbą lat od chwili zanieczyszczenia gleby cezem 137, a C i R są nieznanymi stałymi. Czyli mamy taką sytuację, że Mamy próbkę gleby zanieczyszczoną tym promieniotwórczym cezem. No a tutaj się pojawiają jakieś Becquerele. Co to są te bequerele? No Bekerel to jest taka jednostka promieniotwórczości od nazwiska Henry'ego Bekerela, który razem z Marią Skłodowską-Curie i Piotrem, jej mężem, odkryli promieniotwórczość i zostali za to odkrycie uhonorowani razem Nagrodą Nobla. No, i becquerel jest właśnie taką jednostką promieniotwórczości. No, a tutaj mówiłem wcześniej, że ilość tego cezu mierzymy w kilogramach, a tu nagle się pojawiają becquerele. No, ale to jest tak, że w becquerelach wyraża się aktywność takiej próbki. No, a aktywność, czyli jak mocno ta próbka promieniuje, zależy od tego, ile jest tego cezu. Czyli w jakimś sensie ta aktywność jest proporcjonalna do ilości tego cezu, i tutaj jest pewien skrót myślowy, tak naprawdę, w treści tego zadania, że ilość mierzymy w bekerelach. No ale czasami tak jest wygodniej, i no, może, żeby przyzwyczajać nas do tego, to autorzy tego zadania tak zrobili. Więc możemy utożsamić, jak gdyby, ilość cezów w naszej próbce z tym, jak mocno ten cez promieniuje, ile pro produkuje promieniowania. No i będziemy ilość cezów w naszej próbce mierzyli dalej w bekerelach. Czyli wiemy, że rozpad tego cezu jest opisywany funkcją wykładniczą. Zresztą tutaj już na początku o tym mówiłem, że ten zanik jest taki wykładniczy. I a od t, ta ilość, to jest c razy r do potęgi t. No i a jest wyrażone w becquerelach, równie dobrze mogłoby być wyrażone w kilogramach. Ta ilość i, i aktywność tej próbki są do siebie proporcjonalne. No i teraz co tutaj mamy dalej? Wiadomo też, że w chwili początkowej ilość cezu 131 w próbce była równa 8 becquereli. Znaleźć wartości stałych c i r. Czyli mamy znaleźć wartości tych stałych C i R, korzystając z tych informacji, które tutaj są podane. My wiemy, że na początku było 8 becquereli, czyli wiemy, że w chwili 0, a od 0, ilość cesu w naszej próbce jest równa 8. No, a z drugiej strony, wzór naszej funkcji mówi, że a od 0, czyli jak t jest równe 0, to jest po prostu C razy R do potęgi zerowej, czyli z tego wyliczymy już sobie c, dlatego że r do potęgi zerowej to jest po prostu 1, czyli tutaj mamy po prostu c. Czyli widzimy z porównania tych dwóch równań, że c musi być równe 8. Czyli mogę tutaj już wpisać w pole odpowiedzi, że wartość c jest równa 8. No i teraz korzystając z tego, łatwo wyznaczymy stałą r, no bo wiemy, że po 30 latach ilość cezów w naszej próbce. Będzie równa połowie tej ilości, która była na początku. Czyli wiemy, że A od 30 to będzie połowa tego, co było na początku. Skoro na początku było 8, to po 30 latach musi być 4. 4 Becquerele. No A z drugiej strony wiemy, że A od 30 to jest C razy R do potęgi 30. No a C wiemy, że jest równe 8, czyli to jest 8 razy R do potęgi 30. No i możemy porównać te dwie wartości. I napisać, że 8 razy r do potęgi 30 musi być równe 4. No bo po 30 latach ilość tego cezu musi być równa połowie tej ilości, która była na początku. Teraz jak podzielę obie strony tego równania przez 8, to dostanę takie równanie, że r do 30 jest równe 4 8. No a na 4 to mogę skrócić i napisać, że to jest po prostu jedna, druga. No i dostaję takie równanie, że r do potęgi 30 jest równe 1 druga. No to żeby obliczyć r, to ja teraz obie strony tego równania podniosę do potęgi 1,30, po to, żeby skrócił się ten wykładnik. 30 razy 1,30 to będzie 1 po prostu. No i po obu stronach muszę to zrobić. No i dostanę rozwiązanie. r do potęgi 30 razy 1,30 to będzie r do potęgi pierwszej, czyli po lewej stronie będę miał po prostu r, a po prawej będę miał 1 drugą do potęgi 130. No i oczywiście to jest coś, czego nie umiem liczyć w pamięci użyję do tego kalkulatora. I zresztą autorzy zadania chyba to przewidzieli, no bo kazali podać wynik w zaokrągleniu do części tysięcznych. No to weźmy ten kalkulator, czyli chcę obliczyć, ile jest 1 yy, druga, czyli 0,5 do potęgi 130. To ile to będzie? To jest 0,977159 i tak dalej. No ale do części tysięcznych mam zaokrąglić, czyli to będzie 0,977. Ok, czyli to będzie w przybliżeniu R, w przybliżeniu będzie równe 0,977. Mogę wpisać to w pole odpowiedzi 0,977. No i teraz ostatnie pytanie. Ile Bekereli Cezu 137 pozostanie w naszej próbce gleby po 150 latach od jej zanieczyszczenia? Użyj zaokrąglonej wartości r i podaj wynik z dokładnością do części setnych. No dobrze, skoro mam użyć zaokrąglonej wartości r, to oznacza, że moja funkcja będzie miała taką postać, że a od t to jest 8 razy. Moje zaokrąglone r, czyli 0,977 do potęgi t. No ale teraz chcę obliczyć wartość dla t równego 150. To jest przybliżona wartość mojej funkcji, dlatego że ten współczynnik jest tutaj w przybliżeniu. No i teraz chcę obliczyć t od 150, czyli to będzie w przybliżeniu równe 8 razy 0,977. Do potęgi 150. No to znowu obliczę to na kalkulatorze. Czyli chcę obliczyć, ile to jest 8 razy 0,977 do potęgi 150. To ile to będzie? 0,2439 i tak dalej. Ale mam podać wynik w zaokrągleniu do części setnych, czyli to będzie 0,24. Ok, czyli to jest w przybliżeniu do części setnych 0,24, czyli w pole odpowiedzi muszę wpisać tę wartość. No ale zauważmy, że w tym szczególnym przypadku, kiedy mamy 150 lat, to możemy obliczyć dokładnie tę wartość. Nie musimy używać przybliżeń. Dlaczego? No dlatego, że 150 to jest wielokrotność 30. Jak to zrobić? No zaraz to pokażę. Po sobie zrobię trochę więcej miejsca. Wiemy, że nasza funkcja ma postać a od t. To się równa 8, to jest dokładna wartość stałej c, razy r do potęgi t. No, ale zamiast używać tej przybliżonej wartości r, obliczonej na kalkulatorze i zaokrąglonej, mogę użyć dokładnej wartości r, która jest obliczona tutaj. Tutaj u nas obliczona. Że to jest 1 druga do 1 Czyli to jest 8 razy 1 druga do potęgi 130 i całość do potęgi t. Bo to, co tutaj mam w tym nawiasie dużym, to jest po prostu r. No teraz mogę te wykładniki wymnożyć i dostanę, że to jest 8 razy 1 druga do potęgi t przez 30 no i to jest chyba taka najczęściej spotykana postać funkcji opisującej rozpad promieniotwórczy, że to mamy początkową ilość naszego pierwiastka razy jedna druga do potęgi, która jest stosunkiem czasu, który upłynął od początku obserwacji do czasu połowicznego rozpadu. T przez czas połowicznego rozpadu. No ponieważ T jest wielokrotnością czasu połowicznego rozpadu w tym przypadku, który tutaj rozważamy, czyli jak chcemy liczyć A od 150, to ten wykładnik będzie liczbą całkowitą, bo to będzie 8 razy 1, druga do potęgi 150 przez 30 w tym wypadku, czyli będziemy mieli 8 razy 1, 2 do potęgi 5 po skróceniu. No, 1, druga do potęgi 5 to jest 1,32, czyli to jest 8 razy 1,32. Czyli po prostu po 5 czasach połowicznego zaniku zostanie 1,32 tej początkowej ilości. Po jednym czasie powiększonego zostanie 1 druga, po dwóch zostanie 1 czwarta, po trzech 1/8, po czterech 1/16, po 5, 1/32, a 8 razy 1/32 to się skróci i to będzie 1 czwarta. 1 czwarta, czyli 0,25. No i widzimy, że to się troszkę różni od tego wyniku przybliżonego, który tutaj otrzymaliśmy. Nie dużo, o jedną setną, ale jednak troszkę się różni. Widzimy więc, że Pomimo tego, że tutaj wzięliśmy ten współczynnik R z dokładnością do części tysięcznych, to po podniesieniu go do bardzo dużego wykładnika, w tym wypadku 150, błąd pojawia się już na miejscu części setnych. No to tutaj obliczyliśmy ten wynik dokładnie. No dobrze, no różnica nie jest jakaś dramatyczna. Tutaj w zadaniu jednoznacznie prosili, żeby podać ten wynik z użyciem tego współczynnika przybliżonego, więc tak należało tutaj wpisać. No a przy okazji obliczyliśmy sobie, jaka jest dokładna wartość, ilość tej próbki po 150 latach.